Witam bardzo serdecznie w grze Afterburner 2 w wersji na Sega. Co tu jest ciekawe, zanim się demo włączy, to oczywiście pojawiają się takie właśnie różne zdjęcia. Niektóre się zmieniają co jakiś czas. Właściwie ich w sumie tam jest chyba 6 różnych. Oczywiście nie będę czekał tu za każdym razem, aby pokazać, jak te zdjęcia wyglądają. Przejdziemy generalnie do rozgrywki. Gra została wydana przez firmę Sega w 1987 roku, natomiast tutaj na Sega Genesis została tak jakby przerobiona w roku 1990 przez firmę Dempa. Dobrze, więc start dajemy. Wybieram na początku opcję z tego względu, tak jak music, maximum power, to muzyka, to mnie interesuje, poziom łatwy, dobra, control, warto wejść w control i tutaj ustawię sobie reverse kierunku góra-dół. Tutaj mamy tak, przyspieszenie, zwalnianie i oczywiście pociski missile. No właściwie to wystarczy i pora rozpocząć zabawę. I cyk. Dobrze. Leci. W tej wersji nasz samolot generalnie sam strzela. Ja tylko wypuszczam rakiety w odpowiednim momencie i uciekam przed pociskami, które będą we mnie lecieć, co jest moim zdaniem znacznym uproszczeniem, bo nie muszę się skupiać na trzymaniu przycisku, tylko wystarczy, że skupię się na tym, aby uciekać przed pociskami i na tym, aby trafiać przeciwników rakietami. Oczywiście, aby trafić rakietą, no to musi być to namierzone. Także jak widać, też jest dosyć dynamiczna gierka. No właśnie, jak się namierzy, to wtedy na pewno trafimy, bo mamy rakiety zdalnie sterowane. Już jest poziom drugi, czyli jak widać, całkiem nieźle mi idzie jak na początek. Tak, rakiety będą mi tutaj puszczać na wszelkie możliwe sposoby. No, ja będę starał się omijać te rakiety zręcznym łukiem, dalekim łukiem, o ile to tylko możliwe. Tutaj akurat nie zauważyłem, aby dało się beczkę zrobić. No teraz mnie trafili, bo próbowałem beczkę zrobić, więc skupiłem się tylko na jednym kierunku. Więc tutaj jakoś beczkę nie daje się zrobić jak w innych wersjach. Może dlatego jest łatwiej uciekać przed ich pociskami, bo wystarczy, żeby uciec z miejsca, w którym stoimy i daje się to zrobić. No ale teraz sobie, że tak powiem, podchodziłem do tematu lekceważąco i straciłem dwa samoloty. Teraz ładowanie, oczywiście naboi i walczymy dalej. Tak, nie ma co tutaj żałować pocisków. Trzeba w nich po prostu prać. Teraz mnie znowu strącili. No, wcale nie jest taka prosta gra, ale mamy trzy kontynuacje, z którym tutaj włączyć, dobra. Więc wykorzystam oczywiście na tą rozgrywkę te wszystkie trzy kontynuacje, starając się dolecieć możliwie jak najdalej. No, zobaczymy, jak to pójdzie. Tak. Dobra, poziom trudności łatwy, ale no można zginąć, nie powiem. Dobra. Nie ten przycisk wciskam. Poziom czwarty. Poziom czwarty wygląda dość fajnie. Taka kolorystyka jest dosyć przyjemna w tej grze. No, nawet fajnie się gra, trzeba przyznać. Może dlatego jest w miarę łatwiej, powiedzmy, bo wybrałem poziom trudności easy, ale to tylko dlatego, że chcę po prostu no, dojść trochę dalej niż miałbym od razu zginąć tam, powiedzmy, bardzo szybko. No dobra. O, już mnie trafiło w skrzydło lądowanie. Niestety nieudane. Kolejny samolot padł. Ok, chyba przed końcem poziomu, nie jeszcze. Właściwie nie trzeba z nimi jakoś tam specjalnie walczyć. Wystarczy, że
No tak, znowu mamy tankowanie, tu samolotowe, więc tutaj akurat lądowania nie było, jak w innych wersjach, że jest lotnisko, prawda, czy pas startowy, na którym się ląduje, co jest takie dosyć ciekawe, fajne. No tutaj akurat w wersji na Sedze tego nie ma. Dobra, jakoś spróbuję przelecieć to, ten nieboskłon, albo to jest nieboskłon, albo powiedzmy lecę nad terenem zimowym, dajmy na to, o jak mi trafili pięknie. No zobaczymy, tak, można zwalniać, można przyspieszać, o tak widzimy czerwona krecha, ale jak się puści, to automatycznie on wraca już do swojej prędkości podstawowej. Więc nie ma co liczyć na tą prędkość, że tutaj coś więcej pomoże, chociaż w niektórych sytuacjach można przyspieszając uniknąć tych właśnie ich strzałów. O, udało się beczkę zrobić, o dziwo. Pierwszy raz mi się coś takiego udało. Jak ja to zrobiłem? Nie mam pojęcia. Tu jakiś mam samolot, który strzela mi od tyłu. Niczego starać się omijać szerokim łukiem. Właściwie można mu uciekać tutaj na dole, będąc, i wtedy uda się uciec. No jakoś tutaj celnością się nie popisuje za bardzo, widzę. Oj, jak mnie ściągnęli. Kolejna kontynuacja, no to oczywiście wykorzystujemy tą kontynuację i lecę dalej. Chyba mnie coś tam trafił, albo ja go trafiłem, sam nie wiem. Trudno powiedzieć, co tu się wydarzyło. Uhuhu, tutaj już naprawdę na 7 poziomie to już się trochę dzieje. Będzie 8 poziom? Tak, jest poziom 8. Aha, tutaj jest rozwalanie tych wież i trzeba unikać tych kamieni, tak? O kurcze, tylko jak tutaj uniknąć? W niektórych da się ominąć system, poza kamieniami lecieć, ale chyba tutaj nie o to chodzi. No, tutaj chyba mi się wydaje, że raczej to będzie moja porażka. Jakoś tutaj rzuca strasznie mnie na boki. Ja spróbuję może ominąć to jednym kierunkiem i się chyba udało. 9 poziom. Czyli da się tutaj oszukać system. No ale nie zmienia to faktu, że został mi ostatni samolot. O kurczę, jeszcze teraz rakiety tutaj lecą, więc tutaj chyba może przyspieszenie by miało sens, albo zwolnienie. Trudno powiedzieć, ale wybrać inny przycisk w danym momencie jest trochę trudno. No i mam w tej chwili game over. Pewnie wpis jakiś będzie i to aż na 3 miejscu. Więc oczywiście nie omieszkam się wpisać. Jak zawsze, musi być pierwszy wpis. Okej. No i na end lecimy. I mamy 3 miejsce. No i tak to właśnie wygląda. Więc tych, którzy lubią taką strzelaninę tego typu, to oczywiście zachęcam do zabawy. Więc do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Sega.